Czy prezydentem Kielc może być kobieta? To ogromna odpowiedzialność. Ale z Państwa pomocą, pomocą mieszkańców Kielc, sprostam temu wyzwaniu. Czy to na pewno uda się naszej kandydatce? Oczywiście, że tak. Jestem jej studentką i jest doskonałym wykładowcą. Widzę, że będziecie głosować na panią Joannę Grzelę. To doskonały samorządowiec. Przez dwie ostatnie kadencje była radną. Zna bardzo dobrze miasto Kielce. Zagłosujmy razem na kobietę, która może zostać prezydentem Kielc. Ja na pewno. Ja również. Wielkokrzyskie, jakie cudne, gdzie jest taki drugi kraj. Kielce wyglądają również tak. Są tu miejsca zapomniane i niedoinwestowane. Jako prezydent miasta zadbam o jego równomierny rozwój. Mieszkamy w Kielcach. Ale nie mamy chodnika, dróg, wody. XXI wiek. Miasto nam nic nie pomaga. Znowu korki. Trzeba to zmienić. Odkorkujmy Kielce. To nic dziwnego, że widzicie mnie Państwo w kuchni. Moja prezydentura będzie wynikiem przemyślanych decyzji, tak jak potrawy, które przyrządzam według sprawdzonych przepisów kulinarnych. Mam pomysł na sprawne miasto, tak jak przepis na smaczne ciasto. Szanowni Państwo, zagłosujcie na mnie, na kobietę, nie na partię.